Witam imperialistów, tutaj Lukas. W dzisiejszym odcinku z EU4 zobaczycie, jak Burgundią wykorzystać kryzys regencyjny, żeby przejąć władzę nad całą Francją, jak i kilka innych ciekawych rzeczy. Jeżeli odcinek, który dzisiaj zobaczycie, Wam się spodobał, zostawcie lajka. Zachęcam też do wspierania mojego kanału, bo bez wspierania nie byłoby tego kanału. Burgundia ma naprawdę przekoksanego władcę 555 Filipa III de Bourgogne. O, i mega tanich doradców, jak fajnie. Jego następca Charles de Bourgogne jest kiepskim władcą, a jeżeli chcecie zapobiec eventowi, całemu kryzysowi burgundzkiego, wystarczy, że go zabijecie. Ale my chcemy tego kryzysu, tylko że w odpowiednim momencie, więc będzie tutaj dość sporo safe scama. Uprzedzam. Pomysł na odcinek podejrzałem u Florego na streamach, chociaż on sam też znalazł to gdzieś na Reddicie, więc nie wiem, kto jest pierwotnym pomysłodawcą tej taktyki, ale będzie dość śmiesznie. Sama Burgundia ma misje, które są dość zabójcze dla Francji. Wystarczy, że najpierw zrywalizujemy Anglię, Francję, a następnie możemy doprowadzić, że wszyscy wasale francuscy będą wobec niej nielojalni, a na koniec po prostu ich zajumać. Musimy wybrać rywali. Na siłą rzeczy jednym z nich musi być Francja, drugim musi być Anglia, a trzecim rywalem radziłbym Prowansję, bo jest spora szansa, że dostanie ekskomunikę w przeciągu pierwszych 5 lat rozgrywki. Przyda nam się jeden mocny sojusznik, ale nie jest on jakoś super potrzebny, a mamy tutaj okazję zawrzeć sojusz z Austrią, więc też to zróbmy. Jako że za dużo nie zarabiamy, wojska lecą w dół, tak samo i fortece. Flotę na razie wyślimy do Holandii i następnie ją tam modbolujemy. Jeżeli idzie o naszych doradców, zatrudnimy na pewno pana od morali, bardzo go potrzebujemy. Przyda nam się też pan do dyplomatycznej reputacji. Później będziemy zmieniali na improve relation, bo agresywnej ekspansji dość sporo będziemy zbierali na starcie rozgrywki. Mamy też tańszych doradców administracyjnych, jednak nie stać nas na tych za 1,60, bierzmy tych po 0,40. Fokusu raczej nie potrzebujemy zmieniać, i tak mamy znacznie lepszy przyrost punktów militarnych od Francji, więc pierwsi wprowadzimy kolejną technologię. Jeżeli idzie o nasze stany, początkowo bierzemy punkty administracyjne, dyplomatyczne, biorę też misje. Jeżeli macie okazję, weźcie misję na poprawianie relacji z papieżem. Przyda się do wykonania późniejszej naszej misji narodowej, również z papieżem. Teraz sobie poczekamy do 1 grudnia. Jednocześnie jeszcze wysyłamy w międzyczasie naszych dyplomatów do poprawiania relacji z wasalami francuskimi. Im dalej od naszych granic, tym lepiej. 1 grudnia zazwyczaj wchodzi bulla papieska zmniejszająca koszt developmentu. Odpalamy edykt na development w naszej stolicy. Dewujemy jeden punkt dyplomatyczny, najlepiej militarny. Tak jak mówiłem, zostawcie, chcemy mieć jak najszybciej kolejną technologię. I teraz dodajemy sobie punkt militarny ostatni, sprzedajemy resztę naszej ziemi za dużo większą sumkę, ponownie dewujemy naszą stolicę, odbieramy ziemię, przez co nasza autonomia wzrasta już znacznie wolniej. Kolejnym przywilejem, który dałem, to jest Supremacy over the Crown i następnie będę jeszcze dawał tańszych doradców, tylko najpierw podnieśmy sobie punkt stabilności o 1 w górę, bo jednak przywileje na tańszych doradców zwiększają tego koszty. Uważajcie, bo na Burgundii może Wam się jeszcze przydać Strong Duchies, więc zostawcie na to koniecznie miejsce. A w stanie mieszczańskim zostawcie sobie miejsce na tańsze pożyczki, również może Wam się to przydać. Royal Marriage z Austrią jak najbardziej na propsie. Niestety doszło do Surrender of Maine. Osobiście wolałbym tego nie mieć, bo najczęściej wtedy fort w Prowansji jest wyłączony podczas startu naszej wojny oraz kilka południowych fortów również możemy dość szybko zająć. Kiedy mamy już u dwóch poprawione relacje powyżej setki, teraz czas wysłać gdzieś do kolejnych wasali Francji, a drugiego to w sumie wyślemy do Curry Favors z Austrią. Trzech wasali Francji mnie bardzo lubi, więc teraz musimy obrazić Anglię oraz Francję. Nie ukrywam, że chciałbym tę misję kliknąć dopiero po pierwszej wojnie z Francją, ale trudno, musimy już teraz, bo to spowoduje, że wasale Francji będą mega nielojalni i Francja też realnie już ich nie integruje. LOL! Desantują się! Dostaliśmy też bardzo dużo claimów na Francję, ale nie będziemy z nich korzystali. Przynajmniej nie w pierwszej wojnie. Mamy jednego wasala, Nevers, i teraz go będę chciał troszeczkę wkurzyć, bo zabiorę mu jedną prowincję,
nawet nie śmiem jej wymawiać. Następnie z tej prowincji wypuszczamy szampanię. Oj tak, i mamy teraz troszeczkę ponad limit. Trudno. Szampania ma claimy na trzy prowincje francuskie, które są, no, wysoko devowe. I fajnie będzie je zdobyć poprzez Reconquest Cassius Belli, tym bardziej, że Paryż tak czy siak będziemy zdobywali w tej wojnie dla siebie. Poczekajmy jeszcze z wojną do nabicia punktów z Austrią. Możemy też przyjąć technologię, w sumie jako pierwsi na świecie. Wojska w górę, forty w górę. Odpalmy też edykty defensywne, chociaż możliwe, że nie będą nam za bardzo przydatne, ale zawsze coś może pójść nie tak. Z pomocą Austrii i naszych poddanych wasali i unii personalnych atakujemy Francję na Reconquest Cassius Belli. Jak widzicie, wasale francuscy siedzą pokornie na swoich terytoriach. Super! O, Prowansja nie ma już sojuszu z Francją. Wyjebiście, też ją podbijemy. Bardzo niecodzienny widok. My natomiast będziemy chcieli po tej wojnie najszybciej jak się da zjeść Nevers, więc poprawiajmy z nimi relacje. Jak Anglia mogła to wypisować? Przecież miażdżyli Francję. Francja sama ma 6... no 10 tysięcy wojska. Tylko gdzie ono jest? Tutaj! W sumie to nie potrzebowałem Austrii do tej wojny. Zresztą sojusz z Austrią będzie dość szybko zakończony. Czas złoić trochę skórę Francuzom. Swoją drogą, nie powinniście się bać Francji. Macie przewagę na początku w waszych ideach nad Francuzami. Morale 10% u was. Oni natomiast nie mają żadnego ciekawego modyfikatora oprócz zwiększonego manpowera. Kończymy naszą pierwszą wojnę z Francją. Było dość łatwiutko. Bierzemy jednak prowincję bez Paryża. Tyle odbijamy. Cannes oraz południowe prowincje. Da nam to łącznie 7 prowincji z 8, które musiałem zdobyć w tej wojnie. Oraz możliwość wypuszczenia dwóch wasali. Gdzie drugiego wypuścimy za chwil parę. Jednak będę korował w pierwszej kolejności te prowincje, które tutaj są. W sumie to jeszcze zmniejszmy koszty korowania. A pierwszym będzie Normandia, drugim Tuluza. Tuluza ma bardzo dużo korów, ale Normandia da nam możliwość odzyskania tych dwóch prowincji po taniości oraz możliwe, że zdobędziemy też prowincję do wypuszczenia Gaskonii. Jako, że mamy już też dwóch wasali, odpalamy Strong Duchies. O, i ziemię trzeba wreszcie odebrać. Obniżamy sobie tą nabitą autonomię. Teraz do przejęcia francuskich wasali brakuje nam jednej prowincji, którą może być Paryż. Ale powiem wam szczerze, że nawet jakbym już mógł przejąć tych wasali, jeszcze bym tego nie robił, bo oni się liczą do tego limitu, a dostalibyśmy 5 wasali. Ogólnie zależy nam teraz na jechaniu Francji jak najszybciej i jak najmocniej, żeby ją zwasalizować w odpowiednim momencie też samą. O, staliśmy się Great Powerem. Po tej wojnie zmieniamy też ustawienia naszych punktów handlowych na Improve Relation, żeby jak najszybciej obniżać tutaj to i w zasadzie tak będziemy wykorzystywali naszych kupców na ten moment. Collect from trade w zasadzie, Bordelux i dalej poprawianie relacji. Wyjebiście, Francja właśnie zagwarantowała niepodległość Prowansji, więc atakujemy Prowansję tylko i wyłącznie po to, żeby dać jej Humiliata, Showstrange, cokolwiek. Nie będziemy oni brali prowincji. Przynajmniej nie teraz. I zresetujemy trusa z Francją. Chyba, że Paryż od niej przejmę. Zmieniamy też fokus na punkty dyplomatyczne. A, i doradcę bierzemy, zmieniamy na Improve Relation. Od Francji biorę ile się da tam pieniążków. Mamy możliwość wybrania pierwszej idei. Jako pierwsze idee, które bym brał, to oczywiście dyplomatyczne, potem rozwinięcie humanistyczne, co pozwoli wam mieć całkiem niezłe improve relation, czyli szybsze obniżanie agresywnej ekspansji, którą nabijecie siłą rzeczy, mimo nawet odbijania prowincji dla wasali. Jako trzecie brałbym idee ofensywne, żeby mieć stabilniejszy kraj, no i są zawsze przydatne podczas podbojów. Jako czwarte, możliwe, że handlowe by nam się przydały, żeby wzmocnić nasz kraj ekonomicznie. Myślę, że influence z Liberty Desire dla wasali nie mają zbytniego sensu i tak będziecie astronomicznie dostawali duże kary do dążenia niepodległościowego waszych wasali. A nasi dyplomaci teraz będą biegali po okolicy i poprawiali relacje z krajami, żeby nam nie wchodziły w potencjalną koalicję. Wojnę z Prowansją kończymy, robiąc im jednak humiliata i biorąc ile się da pieniędzy, które pozwolą nam wprowadzić instytucje.
I tak, chyba właśnie poszła ekskomunika na Prowansję, no ale nie będziemy jej teraz atakowali. Rozpoczynamy też proces integracji naszego beznadziejnego wasala. Unowocześniamy nasze armię. No i to jest piękne. Duże liberty desire wasali francuskich. No, nie wszystkich, na moje nieszczęście. Boże, tylko że co się stanie, jak się oni uwolnią? Ups. O, jak fajnie, z eventu dostałem prowincję. W międzyczasie wykonajmy też misję na papieża i punkty, które tutaj będziemy mieli, inwestujmy, żeby mieć szansę na to, że staniemy się kolejnym papieżem. Bardzo by nam to pomogło. Chyba nie muszę przypominać, że też możecie to safe skamować. Lećmy też na wojnę z Anglią, nie powinna być upierdliwa, potrzebujemy tylko tych dwóch prowincji i jeżeli się uda, to też Bordelux, żeby tutaj Gaskonię wypuścić. No, fajnie jak Portugalia się zdesantuje, szybciej ją wyjmiemy z wojny. Czas na rzeź! To jest takie piękne. Moi wasale okupują już Portugalię, co powinno nam dać wystarczającego warscora do zdobycia wszystkiego, co chce. No i udało się, poniszczyliśmy troszeczkę armii, mamy pod okupacją praktycznie całą Portugalię, odbijamy prowincję i bierzemy tą jedną, która była mi potrzebna poza limitem, żeby wypuścić tutaj Gaskonię. I w sumie skończył nam się też okres pokoju z Francją, więc będziemy mieli teraz niezłe możliwości jej zmniejszenia. Zobaczcie, jakie tutaj rekonquesty nam pójdą. No, tylko manpowera nie mam, więc będzie trzeba zatrudnić jakąś armię najemną. Możemy też pobawić się ziemią, żeby mieć więcej pieniędzy. Czemuż by nie? Okej, okay, tak będziemy zwiększali naszą armię, więc możemy jak najbardziej brać to. Trochę tych subjectów to ja mam. Ej, fajnego generała dostałem za wykonanie tej misji. Jesteśmy tuż przy południowej granicy Francji. 1 stycznia wypowiadamy wojnę, bo tutaj zauważyłem, że Francja wyłączyła fortecę. Niestety Szkocja i Neapol dołączą do tej wojny. Trudno, jakoś damy sobie radę z tym. Sama Francja ma 10 tysięcy wojska tylko. Ciekawe, są nielojalni, nie powinni nic robić w tej wojnie. Nasi dyplomaci cały czas poprawiają relacje. Musimy wziąć Paryż w tej wojnie, więc będzie dużo agresywnej ekspansji. Pierwsze rozwinięcie, słusznie się domyślacie, agresywna ekspansja. Zastanawiam się jeszcze nad Złotą Erą, czy tutaj ją brać, no ale na razie jakoś nie odczuwam potrzeby. No i niestety, naszemu władcy się zmarło. Ale dość długo pożył. Skoro szkocka armia tutaj chodzi i to w całości, to my lećmy do Szkocji. Moja flota! Co tutaj zrobili mi Szkoci, to szok. To tu kogo bije, bo to dość ciężkie do rozróżnienia. Od Szkotów biorę jedyną prowincję, a tak, żeby tutaj przenieść wcześniej wojska, na przykład jakbym chciał jeszcze mieć jakąś wojnę z Anglią, albo z kolejnej wojnie Francją, chciałbym szybko wypisować Szkocję. Co za rzezie tu odwalam, po prostu stackwipe za stackwipem. Chociaż nie powinienem też niszczyć armii, może wasali, nie wiem, bo ich liberty desire spadnie, no ale jednocześnie nie chcę, żeby też wypowiedzieli wojnę o nieposłuszeństwo Francji, bo wtedy ich nie przejmiecie. Więc musicie też na to uważać. Możliwe, że po tej wojnie, no po prostu już ich przejmę i będę jednak leciał na dość dużą liczbę wasali ponad limit. I cyk, zabieramy znowu dość sporo prowincji Francji. Koalicja o dziwo nam nie powstanie, naprawdę jestem z tym zdziwiony. Wpadnijcie też na NB z kodem Lukas 3% zniżki, jak widzicie sporo przecen, polecam, linki w opisie. Nawet dość ładnie to wygląda, możemy już chodzić praktycznie gdzie chcemy w tym regionie. Ej, a ty jesteś? Jednorazowo wyślijmy teraz do naszych subjectów poprawianie relacji, żeby było łatwiej nimi sterować. Wiecie, za good relation chyba spada o 5% ich liberty desire. A możliwe, że za chwilę naprawdę sporo mi tutaj wpadnie subjectów, więc musimy poprawiać relacje. Musimy też jeszcze okorować Paryż, ale najpierw... I swoją drogą odkryłem parę rzeczy. Pamiętacie misję, w której dostaliśmy Cassius Belli religijne jako Austria, kiedy tam reformowałem chrę? No to już wiem, z czego to jest. I też wiem już, jak dołączyła Burgundia mi sama po prostu do Holy Roman Empire. To jest ta misja, która zabezpiecza sukcesję. O dziwo. Dobra, chwilę spokoju, będziemy mieli wojska w dół, fortece w dół. O, i zaczął się burgundzki kryzys sukcesji. To on chyba się zaczyna w momencie, kiedy po prostu Charles wchodzi na tron. I tak z tego, co mi pisaliście, sprawdziłem, doczytałem, to nie wiem, byłem jakiś otępiały chyba podczas formowania chrę. Rzeczywiście jest coś tam takiego w tym kryzysie,
że siła Clayma, naszego następcy, spada powoli o 1 punkt rocznie. Nie ukrywam, bardzo mi zależy na tym Province War Score Cost minus 20%, żeby jeszcze to zrobić. Teraz tak, możemy już kliknąć tą misję i przejąć wszystkich wasali od, no, Francji. Będzie ich raz, dwa, trzy, cztery, sześcioro! Oh my god! To będzie zabójstwo, więc możliwe, że tego jeszcze nie zrobimy. Obserwujmy cały czas, jak oni tutaj się mają. Widzicie, to jest wasal, który jest mega nielojalny. Jeżeli będzie miał wypowiedzieć wojnę, przestanie trenować wojsko. I tak samo trzeba obserwować kolejną sprawę, czy Francja zaczyna ich zjadać. Raczej nie powinna, chociaż niektórzy z wasale o dziwo są lojalni, na przykład Aliekon, czy jakkolwiek się to wymawia. Więc jeżeli zobaczymy któryś z tych dwóch czynników, no to kliknę tą misję wcześniej. Jeżeli nie, no to myślę, że jeszcze jej nie kliknę, może kliknę przed kolejną wojną z Francją, żeby jednak zrobić przynajmniej to rozwinięcie. Ale moi, patrzcie, 4-3 nam spada. Agresywna ekspansja, super. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Ajajaj, no chciałem wciągnąć Francję i zresetować znowu nasze relacje. No ale chyba wpadła Francja w spirale zadłużenia. No trudno, atakujemy po prostu Prowansję. Aha, widzę, że Francja rozwiązała już swój problem w spirali zadłużenia. Ciekawe, czy nas też to czeka. Milan daje pieniążki. No to nieźle się obłowiłem. Pamiętajcie, że jako Austria jest naszym sojusznikiem, nie będzie od nas żądała zwrotu tych terytoriów. Do cholery Roman Empire. No i wpadło nam rozwinięcie na Provincial War Score Cost i możemy zdobyć Brytanię na naszego wasala. Okej, okay. Coraz więcej sojuszy zawierają te państwa, które są podległe Francji. Widzę, że przestały trenować wojsko. Francja też teraz ma Peasant War'a, którego przegrała i ma jedynie 7000 wojska. Niestety, przejmuje Francji wasali w tym momencie. A to boli! Więc w tym momencie posiadam naprawdę już sporo francuskiej ziemi. Zdradziłem też moich rywali, stałem się zbyt potężny. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy chcę mieć na rywali Kastylię. Fajnie byłoby ją przenieść pod Unię również, nie? Dobra, też zaczynam zbierać ziemię, bo też lojalność przecież spada nam z tego powodu. Więc nie sprzedajemy już jej za pieniądze. Nawet jeżeli będę miał teraz dość dużo punktów, to postaram się dodewować, żeby ta kara do Liberty Desire from Subject Development była niższa. Ale i tak 14 relacji na 9, masakra totalna. Ja już mogę zapomnieć, że zrobię cokolwiek z dyplomatycznymi, chyba. 3 punkty dostaję. Mam jeszcze z moimi tymi przejmowanymi subjectami 10 lat trusu, czyli rozejmu pokojowego. Postaram się w tym okresie poprawić z nimi relacje, żeby były bardziej pozytywne, oraz zmniejszyć ich liberty desire. Już mamy 25, dodewowałem 2% ziemi, a postaram się jeszcze więcej. Bo powyżej 30% kraulanców nie będziemy mieli negatywnego modyfikatora. Możemy też zamiast tego pana zatrudnić pana z Diplomatic Reputation plus 1. To wtedy też będą bardziej lojalni wobec nas. O, akurat się trafił. I może marchię bym tu porobił, ale nie wiem, czy wtedy nie zbaguję eventu. Fajnie, że miałem 30% na bycie papieżem, Wenecja 10, ale to ona wygrała. Anglia zabija mi Francję. To nawet w sumie dobrze. Dorekrutowuję 10 tysięcy wojska, bo to wpływa pozytywnie na dążenia niepodległościowe naszych wasali. Niestety na minus działa to, że mamy spore zacofanie w technologii dyplomatycznej, ale tego niestety nie nadrobimy. Francja była atakowana przez Anglię, która nic nie wzięła. Czemu? Możemy zwiększyć nasz government rank, co również wpłynie pozytywnie na liberty desire naszych subjectów. No przynajmniej powinno. Trzecie rozwinięcie, to myślę, że weźmiemy sobie obniżanie autonomii w naszym kraju. No i mamy 30% ziemi koronnej. No to jednak tych największych wasali trzeba będzie również dewować. O dziwo. Nie, to ciekawe, to ci najmniejsi są najbardziej nielojalni. I mamy to. Pewien bardzo ważny event, który miał zwiększone szanse zadziania się po 73 roku. Kwestia sukcesji burgundzkiej. Możemy stwierdzić, że nasz ojciec miał rację, żadna kobieta nie może rządzić naszym krajem. No i wtedy, jakby to powiedzieć, będziemy omijali nasz kryzys burgundzki. I tyle. Narodzi nam się normalny następca i cały event burgundzki idzie do kosza. Bot zawsze wybiera tą opcję, czyli Maria będzie rządziła krajem po śmierci Charlesa.
Ma ona, okej, na starcie dość spore claimy do tronu, ale będzie to bardzo szybko szło w dół. Uff, udało się zrobić nam lojalnych wasali, chociaż większość z nich jest totalnie na pogranicy, ale właśnie nam minął okres pokoju z Francją, cofamy jakiegoś jednego naszego dyplomatę i puszczamy nasze psy wojny. Tutaj nie ma żadnych innego, bo nie, no dobra, jest moje wojsko, ale w sumie jest liczne to moje wojsko, ale to wasale będą robili główną robotę. Ja no może pójdę zaorać Kastylię, która ma jeszcze wojnę z Portugalią i Anglią, a więc nie powinna być jakimś wielkim problemem dla nas, ale lecimy. Jak to wygląda, jak ten swarm nam tutaj działa? I do wojny możemy nawet Austrię wezwać. Czemużby nie? Zawsze będzie szybciej. Zobaczcie, jak poparcie tutaj tronu dla Marii leci cały czas mocno, mocno w dół. Powiem szczerze, zapomniałem totalnie o Neapolu w tej wojnie. Ale no, jak da pieniądze, to sobie o nim przypomnę. A tymczasem nasza Maria ma już bardzo niskie żądania do tronu. Dawaj hajsy, Kastylio! No i w sumie może tą prowincję, żebym nie musiał jej jeszcze raz kiedyś w przyszłości zdobywać. A od Francji wziąłem tylko prowincję dla moich wasali, specjalnie, żeby miała poniżej 100% warscora. I tylko to nam jest potrzebne. Bunty nadchodzą. Zmienił się imperator Horloban Empire. Fajnie. No i teraz zostaną podbici przez Francję. No super, no bardzo pięknie. Nie no, Breaking Truce bardzo mnie zaboli. Nie wiem, spróbuję zdobyć Britain na wasala. Możliwe, że mi się to uda. Spróbujemy. Niestety w tej wojnie będzie Kastylia, którą postaram się bardzo szybko wyjąć. Ale to jest bardzo ryzykowne, to wszystko, co będę tutaj robił. I jeszcze teraz Anglia wymusza unię personalną nad Francją. Nie mam wyboru. Muszę to zrobić. Muszę zaatakować Anglię, żeby ją stąd wypchnąć i zabezpieczyć Francję. Ale teraz pójdą tutaj stack wipe'y. To jest takie piękne. Nie no, nie poszły. Jeszcze więcej stack wipe'ów. Dawać mi to. Kocham to. Już nawet nie staram się poprawić tych relacji z moimi wasalami. Jest to raczej niemożliwe. Możliwe jest to, że też pójdzie Breaking Truce za chwilę jednak z Francją i dostajemy tą koalicję. Chociaż czekajcie, kiedy nam ten truce schodzi? Tak zobaczmy to. 99. 9 lat aż? Nie, to pójdzie chyba Breaking Truce jednak na Francję. Bo nasz władca jest coraz starszy, on zaraz umrze, zaraz będzie event burgundzki. A przed tym eventem, żeby stało się to, co chcę wam pokazać, musimy bić Francję również na wasalu. A w zasadzie to równocześnie musi się zadziać to wszystko. Postaram się też poprawić relacje z większymi krajami, żeby ewentualnie dostać ich na sojuszników, żeby nam nie wybuchła koalicja tych wszystkich państewek w Holy Roman Empire. Uczyniłem Britain naszym wasalem kolejnym. Drugie idee, które będę chciał rozwijać, to humanistyczne. W zasadzie większość regionu francuskiego już jednak kontroluje. W wojnie z Anglią będziemy do momentu, do którego nie zakończy ona wojny z Francją. W sumie to poczekajmy teraz na piątce, do momentu zejścia nam rozejmu z Francją. Jeżeli Francja urośnie o to Calais, to będę płakał. No i super, Anglia zakończyła swoją wojnę z Francją, a Francja o nic nie urosła. Wciąż ma 88%. Co za limit! Nie mogę! Ha! 15 na 8. Zdobycie Calais aż tak nas dużo nie kosztuje. Weźmy go sobie. Ej, mogę samemu decydować, kiedy event burgundzki zajdzie? Ja jebie! Pierwszy restart! Czas na finałową wojnę z Francją, a w zasadzie to finałową wojnę z Francją, jak i śmierć naszego następcy. Oby to zaszło, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że to zajdzie. Wezwijmy jeszcze raz Austrię do tej wojny, bo moi wasale raczej są mega nielojalni i nam w tej wojnie nie pomogą. Dobra, jesteśmy blisko zakończenia tej wojny. Wszystko francuskie okupujemy. Neapol zaraz wyjdzie, więc to, co teraz musimy zrobić, to lecieć na naszego dowódcę wojskowego, gdzie mamy jakąś wolną armię. O, proszę. Nie, ta armia tutaj musi być, ta armia zwykła, daleko od granicy. Idziesz na ćwiczenia wojskowe, nasz Charlesie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zwiększyć szansę na śmierć waszego władcy, no to po pierwsze zwiększa się już jak dowodzi wojskiem, a kolejna sprawa, że podczas ćwiczeń również ma zwiększone, fajny doradca, szanse na śmierć nasz władca, dlatego nie palicie swojej prowincji, trenujecie. No i zostało nam czekać na śmierć naszego władcy. Ma prawie 70, więc są spore szanse na to. Podczas wojny nie możemy go abdykować. Jeszcze się upewniam. Tak, mogą być moim wasalem.
Jaki tu kolorystyczny miszmasz w tej Francji. On mi znowu dożył do fajnego wieku, nie podoba mnie się to. Wojsko się trenuje, a latka lecą. Zaraz mi będzie żył dłużej niż żył mi w serii Austrią. 4 lata do 80, jedziesz, jedziesz, Charles. Niestety 80 nie dożył i mamy wreszcie event, na którym mi zależało. Pierwsza decyzja możliwie prowadzi do wojny z Francją oraz tego, że będzie incydent na zażądanie od nas Lowlandsów, czyli całego tego obszaru Niderlandów, który potem dołączy do Holy Roman Empire. Drugie, wpadamy pod Unię z Austrią, oczywiście dużo rzeczy dostaniemy. Trzecie, wpadamy pod Unię pod Francją. No ale my zaraz Francję uczynimy naszym wasalem. Co się stanie? Francja staje się naszym wasalem oraz lecimy pod Unię. Ej, chciałem wam pokazać, jak to fajnie będzie wyglądało. Poszły inherity. Wszystko mamy! Jak to się wyjebiście prezentuje, prawda? Najlepsze jest to, że wciąż jesteśmy nielojalną Unią Personalną pod Francją, która realnie nie istnieje. Zobaczcie to. Personal Union with France 3-5-1. Paradoks. Tak się nie powinno dać zrobić. Ale się dało zrobić. Najśmieszniejsze jest to, że jak tylko tyknie pierwszy miesiąc, dostajemy starego władcę francuskiego na tron. Już nie jesteśmy Unią, uwolniliśmy się. Dziękuję. Możemy też zwiększyć nasz poziom władzy. Jesteśmy już Empire i możemy grać dalej. A wszystkie terytoria dostaliśmy za darmo. Ogólnie jak to działa, to już wam tłumaczę. W momencie, kiedy wpadacie pod tą Unię, pod Francją, integrujecie wszystkie wasze terytoria, które po pierwsze znajdują się w regionie francuskim lub należą do państw, które są częścią Holy Roman Empire. W teorii może jakoś by się dało to zrobić, że gdybyście byli cesarzem Holy Roman Empire, przeprowadzili Revoke the Privilege, gdzie wszyscy są waszymi wasalami, stworzylibyście tak potężną Burgundię. I nie takie coś jak zdobycie Kastylii czy Polski i tak dalej pod Unię Personalną nie działa. Bo tak jak mówiłem, niespełnione są dwa warunki: region francuski lub członek Holy Roman Empire. Może na końcu dodajmy sobie jeszcze wszystko do state'ów, bo czemuż by nie? Chociaż mamy troszeczkę za dużo wojska, trzeba je skasować, przez to nasz income też nie jest za duży. No ale mamy 60 golda bez poprawek. Jesteśmy do tyłu z dyplomatyczną, no ale to byłem świadomy tego, że trzeba będzie nadrabiać, co teraz bym robił z takim minusowym kosztem. Możliwe, że też byśmy wzięli złotą erę, żeby sobie to przyspieszyć. To jest jak najbardziej wszystko do nadrobienia. Ziemi sprzedajemy za 1000 golda. Super sprawa! Tym bardziej, że możemy w bardzo łatwy sposób teraz stworzyć na przykład też i Lombardię lub wypuścić jedną prowincję, gdzie będzie kor francuski i uczynić Francję naszym wasalem, potem Austrię naszym wasalem i mamy jeden z trudniejszych achievementów do zrobienia w tej grze. Albo w zasadzie tych dłuższych.